Witam w kolejnym filmie na kanale Z mojego punktu widzenia. Dzisiaj pomysł na zielony koktajl, świetna bomba witaminowa. Sprawdzi się na śniadanie, podwieczorek, kolację, jak również przekąskę. Koktajl lubią nie tylko dorośli, ale także dzieci, więc zachęcam do jego wykonania. Składników nie jest wiele. Mamy tutaj szklankę szpinaku baby, szklankę mleka, można również ją zastąpić szklanką wody, jeden banan, łyżkę siemienia lnianego, jedną gruszkę, jedno kiwi i łyżkę świeżo zerwanej mięty. Całość wrzucamy do dzbanka, blendujemy i po robocie. Siemię lniane jest bogatym źródłem błonnika kwasów tłuszczowych omega 3 oraz składników mineralnych, takich jak magnez, mangan i fosfor. Zawiera także witaminy z grupy B oraz przeciwutleniacze, które mogą mieć korzystny wpływ na zdrowie. Banany są bogate w skrobie witaminę C, potas oraz błonnik. To także źródło witamin z grupy B, takich jak B6 oraz minerałów, w tym magnezu i manganu. Gruszki są bogatym źródłem błonnika, witaminy C oraz potasu. Zawierają także witaminy z grupy B oraz przeciwutleniacze, które mogą wspierać zdrowie serca i układu odpornościowego. Kiwi jest bogatym źródłem witaminy C, zawiera również witaminy K oraz E. Jest także dobrym źródłem błonnika, potasu oraz przeciwutleniaczy, które mogą wspierać zdrowie serca i układu odpornościowego. Mięta to źródło witaminy A oraz C, jest także bogata w minerały takie jak żelazo, potas i wapń, posiada również właściwości przeciwzapalne i może pomagać w trawieniu oraz łagodzeniu dolegliwości żołądkowych. Szpinak jest bogatym źródłem witamin, w tym witaminy A, C, K oraz kwasu foliowego. Zawiera także minerały takie jak żelazo, magnes i potas. Jest również dobrym źródłem błonnika i przeciwutleniaczy. Co może przyczynić się do zdrowia serca oraz ogólnego dobrostanu organizmu? Mleko jest bogatym źródłem białka wysokiej jakości oraz składników mineralnych, takich jak wapń, fosfor i potas. Zawiera również witaminy, zwłaszcza witaminę D, która pomaga w chłanianiu wapnia. Mleko może być również źródłem witaminy B12 i witaminy A. Całość blendujemy na gładką masę. Hmm, koktajl jest gotowy. Pięknie pachnie bananem słodkim. Próbujemy, jak będzie smakował. Koktajl przechowujemy w lodówce i najlepiej smakuje schłodzony. Ma piękny kolor. Mmm. Znakomity. Mięta powoduje... Orzeźwienie, taką świeżość. Banan daje słodkości, kremowości. Mleko świetnie łączy składniki. Siemienia lnianego, oczywiście, nie czuć. Jest to tylko dawka witamin i zdrowia. No i oczywiście, szpinak daje piękny kolor. Także gorąco polecam. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału. Po więcej przepisów i ciekawostek. Do zobaczenia, smacznego, papa! Pa.